No, to jest trudne pytanie. Dlaczego ludzie grają, lusa słuchają? Tak mi się trochę przypomina, że takie hasło, dlaczego ludzie chodzą w góry. No bo są. Podobnie pewnie jest z bluesem, bo jest, bo ktoś go tam kiedyś zagrał, bo może drzemie w człowieku i jakby sama muzyka, gatunek jest tylko takim naturalnym wyciągnięciem tego z człowieka, tego bluesa. Każdy gdzieś pewnie go ma. Jeden go rozpoznaje, potrafi go, usłyszawszy wcześniej, nie wiem, jakiś utwór i się dowiedział na przykład ten ktoś, że to jest blues, on mu zagrał tak, a nie inaczej, zarezonował z nim i to może tak się dzieje. Czemu gram? Codziennie się tym męczę. To nie jest takie, wiesz. Kocham tę muzykę. Biorę gitarę, to nie gram, wiesz. Zagram bluesa dla siebie, to po prostu lubię to. I czy co pół roku mówię, że kończę z bluesem, że zawieszam kapelę i wrócimy. Ale ktoś zadzwoni, czy koncert zagrać. Na pewno już za tym nie latam. Jakbym miałem energię, chciało mi się dzwonić. Teraz już nigdzie nie dzwonię, czekam tylko, znaczy czekam. Nawet nie czekam, tylko jak ktoś zadzwoni, no to wtedy gram. Ale żeby za tym biegać, żeby uciec od tego bluesa, zrobiłem Kulisz for Rock and Roll. Zrobiłem Hula Matula, to jest zespół piosenkowy, taka muzyka środka, tam wiesz. Wiadomo, że ja od bluesa nie ucieknę i coś tam, wiesz, ale to tylko tam jest, tam ten blues jest gdzieś tam bardzo, bardzo w tle, nie? Staram się od tego, jak zauważyłeś, może jak śledzisz moją karierę, od czasu do czasu od niego uciec. I nigdy mi się to nie udaje, zawsze do niego wracam. Czemu tak jest, to nie wiem. Bo bym musiał siedzieć i na tym cały czas się głowić, czemu akurat blues jest tak ważnym, istotnym elementem w moim życiu. No, był ważny na początku mojej, kiedy zagrałem pierwszą rawę, to grałem bluesa, nie grałem rocka, nie grałem innej muzyki, tylko to był największy w wieku. Prawie miałem 20 lat, kończyłem. Rodzinę miałem na pierwszej rawie i to był mój największy występ. Wiesz, chłopak ze wsi, 3000 ludzi i gra dla 8000 osób, nie? W 1986 roku to dla mnie było coś niesamowitego. I to z dnia na dzień się stało. No i wiesz, ciężko coś rzucić, co na początku cię tak jak gdyby do góry wyniosło, nie? Każdy poszukuje, wiadomo, wiesz, to jest podróż, no, życie to jest podróż, muzyka to jest podróż, to wszystko jest podróż, to jest proces. Każdy osobiście podchodzi do każdej profesji, czym by nie było, wiesz, rozwija się, przełamuje, załamuje, odkrywa, otwiera kolejne drzwi. Ważne, żeby być w podróży. To jest kwintesencja bluesa. I musisz być jak toczący się kamień, bo toczący kamień nie obrasta mchem, wiesz. Nie ma co odrywać kuponów, trzeba cały czas coś robić. Wiesz, źle, dobrze, nieważne. Trzeba coś robić. Tak grać jeszcze, nie? Przez całą noc mógłbym tak sobie pykać. No właśnie na tym polega blues, że jakby siadasz, gitara
Gra sama, jak jest jeszcze w otwartym stroju, bardzo typowe w ogóle dla muzyki bluesowej. Wynikało to pewnie stąd, że tam na tych terenach, gdzie ta muzyka się rodziła, no to oni, ci muzycy nie byli specjalnie kształceni. A tak tam naciągnął se strunę, założył se szyjkę z butelki, no ja mam akurat rurkę i jakby to imitowało płacz trochę, nie? To jest taki trochę smutny dźwięk. No, no i pewnie stąd się to wzięło, nie? Po prostu tak myślę. Naprawdę można bardzo, bardzo dużo, można zagrać coś wesołego. Okej, okay. Możemy się śmiać, a możemy... Tak, i ta gitara może z nami płakać, tak? To jest jakby narzędzie, prawda, do wyrażania emocji, a blues jako muzyka, ojejku, też temu sprzyja, no. Samo słowo blues w tłumaczeniu, no to jest smutek, prawda? Ale na przykład kiedyś słuchałem takiej audycji Wojtka Mana lata temu i on przedstawiał tłumaczenia na przykład australijski, angielski, jak tłumaczy bluesa. Tłumaczy go jako rzewność. I teraz trzeba spojrzeć do słownika, co to jest rzewność. To nie jest to samo, co smutek. Dla mnie rzewność to jest coś takiego, że patrzysz na coś. Nie ze smutkiem, ale ze zrozumieniem. Z taką akceptacją, zrozumieniem i trochę nawet z uśmiechem, że no jest tak. No tak po prostu jest, stary. Właśnie. No bo to cały czas mówię, kluczem są te emocje, nie? Jakby, bo właśnie zwykle się mówi, czujesz bluesa, nie? Właśnie to o bluesie się mówi, czy czujesz bluesa, no nie? W tłumaczeniu takim dosłownym z języka amerykańskiego blues to smutek, nie? Jakiś tam. Bardziej mi się podoba Makarona, definicja tego, on mówi o rozterce. I wydaje mi się, że jakby, ja nie wiem, no trudno o tym mówić, nie? No bo jakby to o uczuciach w ogóle trudno mówić, jak mam ci wytłumaczyć uczucia? Jeżeli miałbym wybierać, co bym chciał grać, takiego, żeby się odstresować, troszkę, kurczę, odpłynąć, co wiadomo, no nie? I opisać jakieś tam swoje uczucia, można powiedzieć, o których bym chciał w jakiś sposób opowiedzieć, tak? W muzyce. Zdecydowanie byłby to klimat taki Johnny Cash i bluesowy. Dlaczego? No bo... No ja nie wiem, to... Jest prościej. Jest prościej i człowiek przy bluesie bierze i jakoś tak, chyba mi się wydaje, bardziej otwiera. Ja się rozczula, tak? Lepiej się pisze te teksty. Więcej uczuć się bierze wtedy, po prostu przerzucam, nie? Utwory, które piszemy, te takie na przykład bluesowe, prawda, piszemy. One są o czymś, tak? I to są często historie, prawda? I one mogą być smutne, mogą być wesołe, mogą być, nie wiem, zabawne, tak? O bzdurach, a mogą naprawdę głębokich tematów dotykać. A nawet grając instrumentalnie, my też gramy emocjami, tak? I w zależności od tego, jaki mamy nastrój, i ja też jestem tego świadomy, to ja też gram inaczej, tak? I czasami, kiedy, nie wiem, coś mnie prywatnie mocno dotyka, to ma to też potem swoje jakieś takie odzwierciedlenie w mojej grze. Do bluesa trzeba usiąść. Można sobie się pokolibiać, tak? Niektórzy zajarają sobie blanta, niektórzy poleją sobie kurczonego łyskacza, albo niektórzy tak jak ja i mój kolega Wojtek, tak, który tutaj też z nami jest. Siadamy po prostu nawet przed durną kamerką, przed telefonem, tak? No i tworzymy sobie tak, jak my to czujemy, tak? Żeby to było prawdziwe, tak? Przekazujemy całe serce w to. Grać.
są właśnie te klimaty, które bardzo lubię. Muzyka bluesowa jest muzyką prostą. Bo to są tak naprawdę trzy akordy, nie? W tym takim najprostszej, tej takiej najprostszej postaci. Ale dobrze zagrać bluesa, zauważ, że mało kto potrafi. Bo jeżeli masz muzykę improwizowaną, weźmy ten jazz, nie wiem, nowoczesny, gdzie tam naprawdę te dźwięki sypią się jak z rękawa, gdzie różne skale, gdzie ta muzyka ma tyle tej harmonii w sobie, to łatwo jest technicznie nabrać wprawy w tym, żeby to grać i ogrywać te swoje wszystkie techniczne patendy. Natomiast tu, jeżeli masz zagrać wolnego bluesa, gdzie kapela tworzy ci klimat, to trzeba jednak czuć. Bluesa po prostu trzeba czuć. Tak jak powiedziałem, blues jest muzyką prostą, ale żeby go dobrze zagrać, naprawdę go trzeba czuć. Jeden gra country, drugi gra bluesa. Mi akurat ten blues się spodobał i mówią, że czuję bluesa. Czy czuję? Umiem to grać i jakoś w to wchodzę bez większego wysiłku. A czemu tak jest? To nie zastanawiałem się nad tym. Zagrać każdy może. To są trzy akordy, które są w triadzie ułożone, 12 taktów i jest pewien schemat, który się powtarza. Jest to bardzo łatwa sprawa. Każdy się może nauczyć bardzo szybko. Natomiast, żeby to był blues, to trzeba włożyć w te emocje. Jak to ktoś to potrafi, to też jest dla niego łatwe. Także nie ma dla mnie tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi. To jest i trudne, i łatwe. No masz jakby prostą formę muzyczną, która nie wymaga, przynajmniej w początkowej fazie, za wielu jakichś tam, nie wiem, wyjątkowych umiejętności, jak na przykład muzyka klasyczna. Dwa, trzy akordy, czasami jeden akord, bo blues ten pierwotny jest w ogóle bardzo transowy, boogie to jest w ogóle... kółko, nie? No, możesz i jakby na bazie tego transu budujesz sobie jakąś tam piosenkę. No jakby w tej prostej oprawie muzycznej łatwo sprzedaje się emocje po prostu, nie? W bluesie chyba kluczowe są emocje, ale to wydaje mi się, że w ogóle w muzyce popularnej czy w muzyce rozrywkowej, czy w muzyce ludowej, tam zwykle chodzi o emocje. W ogóle, znaczy w muzyce w ogóle chodzi o emocje, no. Te trzy akordy mogą być właśnie ograne w ten różny sposób i są odpowiednio poukładane. Na przykład właśnie mamy... A teraz ogrywam D. Teraz znowu A. Teraz znowu mam D. I tak jak powiedziałem, muzyk, nawet amator, który jest zainteresowany bluesem, będzie wiedział, o co chodzi. Od tego się zresztą zaczyna, żeby poznać tą harmonię. W końcu mamy ten trzeci akord E. Okej, ale możemy to oczywiście ograć na inne sposoby. Możemy zagrać to, nie wiem, troszkę choćby w tej samej tonacji, nie wiem, funkowo. Zagrać, nie wiem, możemy spróbować trochę jazzowo. Myślę, że jest uniwersalny dlatego, że ta forma, którą posiada, jest dla nas jakby naturalna, dla naszego słuchu, dla właśnie rozładowania tego napięcia, tak? Kiedy
kiedy powiedzmy gdzieś właśnie na tej delcie Mississippi, tak, ci bluesmeni siedzieli i najpierw zaczynali grać od bębnów i zaczęli rozwijać tą muzykę, no to te trzy akordy, po prostu gdzie one funkcjonują do dzisiaj w tym bluesie, one po prostu są dla nas. Tak samo jak rytm parzysty jest dla nas naturalny, tak samo ten blues jest gdzieś dla człowieka po prostu naturalny. Gram go w różnej formie. No, tak jak czuję po prostu. No, tak jak czuję, to gram sobie tego swojego bluesa. Są tam elementy country, folku i ballady, ale... Jak tak gram, to często ludzie są zaskoczeni, bo na przykład nie słyszeli czegoś takiego, wiesz, i nie widzieli, że się tak gra, nie znają takich gitar, nie mają pojęcia o lap steelu, nie mają, wiesz, no czasem to na niektórych robi wrażenie, a czasem zwyczajnie nie, bo ich ludzi to nie interesuje, są inne ważniejsze sprawy przecież. Miałem wiele takich doświadczeń, gdzie graliśmy koncert, nie, znaczy ja nie gram, ale wykonawcy, z którym byliśmy związani jako agencja, graliśmy na jakichś takich otwartych typu Dniach Miasta, prawda, czy od festiwalach bluesowych, które były niebiletowane, no więc to jest inny odbiór, inni ludzie, prawda? Ale naraz przychodzą, no tam gdzieś na scenie się pojawia, my tam gdzieś przedstawia, że jestem naczelnym. No i w trakcie czy po koncercie przychodzą ludzie całkowicie obcy, nie nasi czytelnicy, i tam nie mówią, jestem prenumeratorem, czytam, tylko mówią, wie pan co, kurczę, ja pierwszy raz byłem w takim koncercie, to jest fajne, a ja cały czas myślałem, ten blues to jest takie smutne, takie nudne, ta. Wiem, że są takie skojarzenia, że blues to się kojarzy z czymś tam starym, niemodnym i potem się okazuje, że... aha, o, to jest blues, no to nawet nie wiedziałem, nie? Mówię, jesteśmy czasem niewolnikami jakichś tam takich, nie wiem, dziwnych skojarzeń. Świadomość społeczna wzrasta, zmienia się. Gdzieś indziej teraz ludzie są skupieni na, wiesz, koncentrują się na innych rzeczach. Jeśli by to miało, żeby ten blues, nie wiem, miał być taki na co dzień puszczany, przede wszystkim musiałby dotykać naszych codziennych spraw. A ludzie przestali śpiewać w naszych codziennych sprawach, raczej trzymają się pewnej formuły, tak mi się wydaje oczywiście, to jest takie moje, teraz sobie kombinuję, takiej jakiejś formuły archaicznej, która nie pozwala dotrzeć może do młodego człowieka. Do młodego, nie wiem, no, do fanów gitary, nie wiem, jest mnóstwo, więc oni zawsze gdzieś tam dotrą do tego bluesa w ten czy inny sposób. Ale tak do takiej społeczności, do takich ludzi przypadkowych, nie wiem, którzy lubią słuchać muzyki, to, no to musiałaby być taka akcja, że się ją puszcza. Puszcza się ją w mediach, wchodzi nie tylko do festiwali bluesowych, ale na różne inne imprezy, prawda? I opowiada o tym, co nas dotyka, nasz blues, nasz. Nie ma bluesa w mediach, nie ma w telewizji, nie ma w radiach. Moje zdanie jest takie, że to jest to celowe działanie jak gdyby tych osób na górze, żeby promować muzykę, która okupia ludzi. Wystarczy, żeby ci plumkało w głowie bum, bum, bum i nie zastanawiaj się nad tym, co ta muzyka sobą, czy ma jakąś treść, czy ma jakiś przekaz duchowy. To po prostu wszystko poszło out, teraz jest po prostu rytm, który macie w głowie ustawić na odpowiedni poziom, żebyś maszerował grzecznie. Pracy, przychodził z pracy, odpalał sobie PlayStation i siedział na nim. On nie istnieje po prostu w mediach. Nie? Wczoraj miałem fajny przykład. Przejeżdżasz, no ty jesteś stąd, to do Czech pewnie często jeździsz, włączasz czeskie radio, jakiś classic rock czy coś i lecą utwory klasycznego rocka, nie wcale nie takie oczywiste. Przejeżdżasz tylko granicę, włącza ci się polskie radio i wyłączasz, bo nie ma czego słuchać. To jest taka papka, którą media serwują i nie wiem, o co to chodzi, czy na łatwiznę, żeby ta setlista, playlista była
była taka nijaka, bo to no, jest muzyka na przykład, której nie lubię, nie podoba mi się, ale szanuję, bo czuję, że jest dobra, tylko jakby nie trafia w mój gust. A to, co serwują rozgłośnie radiowe w większości, nie nadaje się do słuchania. No. Kiedyś to było tak, że ja akurat czasów nie pamiętam, ale wiem, że przecież na jakimś Minimaxie czy gdzieś ludzie było, proszę zaraz nastawić magnetofony, będziemy grać całą płytę jakąś tam i sobie ludzie nagrywali to i potem słuchali, bo nie było tego po prostu, nie było dostępu, więc ludzie pragnęli, nie? Pragnęli tej muzyki, którą redaktorzy, którzy mieli swoje wejścia, swoje kontakty, ściągali ze Stanów jakieś płyty, czy dostawali gdzieś jakimiś swoimi kanałami. Kiedyś tej muzyki było mało. Więc wszystko, co było inne, nie? Od tej polskiej muzyki, typu jacyś, wiesz, czerwone gitary z Kaldowie, co jest bardzo dobra muzyka, to nie można powiedzieć, ale coś, co jest za oceanem, coś, co jest zagraniczne, coś, co jest trudno dostępne. Dostawałeś to i mówiłeś, wow, bo pierwszy raz słyszałeś na przykład Rolling Stonesów w radiu, nie? Pierwszy raz słyszałeś AC/DC, pierwszy raz słyszałeś B.B. Kinga i mówisz, wow, to jest zupełnie coś innego niż to słuchamy. Gdzie mogę znaleźć więcej? Wielkie szczęście, że skończyła się ta era tych tak zwanych mediów komercyjnych, no bo to media komercyjne były wtedy, jak się wsyłało się trójki, bo nie było innej rozgłośni. Bo tylko trójka grała taką muzykę w latach 60., 70. Ja też pamiętam, pracowałem tu na kopalni. Janek Chojnacki z Wojtkiem Manem robili pierwszy odcień bluesa chyba w poniedziałki o 14.10. Ja tu kończyłem szyjt o 14.00 i pędziłem do domu, żeby włączyć radio, żeby posłuchać pierwszy odcień bluesa. To była jedyna audycja pana Majka Jurkowska w tygodniu, której się słuchało, jak się chciało bluesa usłyszeć, bo gdzie indziej nie było tego. Dzisiaj nie ma takiego problemu. Chcesz posłuchać bluesa, klikasz w telefonie, program jest, który mi w kuli ziemskiej wyszukuje każdą stację. Jadąc tu słuchałem rozgłośni z Clarksdale, nocnego programu Rogera Stola. Jest w telefonie. Program, który daje wszystkie, prawda? Kulę ziemską ogarnia, klikam na kuli ziemskiej, na punkt, wychodzi mi Clarksdale, gra mi Roger Stoll. Jest o wiele prościej. Każdy, mając paręnaście lat, trafia na muzykę, która jest w kontrze do muzyki rodziców. W moim przypadku, bo to mój tata słuchał orkiestr Dentych, mama lubiła, pamiętam, Katarzynę Walentę, Udo Jurgensa, Karela Gotta i to się grało. To była ładna też muzyka melodyjna, prawda, podana elegancko, z kunsztem. Ja trafiłem na Stonesów i to było, co mnie, że tak powiem, walnęło mocno. I trafiłem na towarzystwo podobnych jak ja. Nie muzyków, bo ja jestem z wykształcenia inżynierem górnictwa i emerytem już od pewnego czasu, ale trafiłem na ludzi pokroju i Romka Kalarusa, wtedy ucznia liceum plastycznego, Jasia Anowskiego, ucznia liceum plastycznego, Irka Dudka, ucznia tych katowickich zakładów naukowych, tam jest Poliguda teraz, więc nas łączyła muzyka. Gdzieś tam coś się działo, żeśmy się spotykali przy muzyce i to było tym łącznikiem. A wtedy był świat muzyczny prosty. Była to muzyka rodziców, tego pokolenia rodziców. I była muzyka współczesna, taka ta, no, to jest big beatowa nazywana. Ale ona też była podzielona dosyć klarownie. Byli Beatlesi, byli Stonesi. Więc świat był podzielony. Ja Beatlesów nie lubiłem wtedy. Nie słuchałem, to było dla mnie za proste, za płytkie, takie pa. A Stonesi mieli wtedy, mieli to kopyto. I jasne, dzisiejsze młode pokolenie, dzisiejszych 16-latków trafia na inne dźwięki w opozycji do muzyki rodziców, która jest bliższa bluesowym, bo rodzice dzisiejszych nastolatków mają po 40-50 lat, wychowali się na Zeppelinach, wychowali się na Deep Purple, albo jeszcze na późniejszych, których nie chciałbym wymieniać, bo nie mam wiedzy aż takiej, żeby w tym być. U mnie było to tak, że na początku słuchałem Zeppelinów, bo koledzy słuchali, prawda? No ale skąd to Rolling Stonesów, Beatlesów, czy mnóstwo innych brytyjskich kapel rockowych, hard rockowych, skąd oni?
skąd oni się wzięli w ogóle, skąd znają takie zagrywki. No i grzebiesz głębiej, głębiej i dochodzisz do takiego gościa, jakim był Robert Johnson. No i zaczynasz go w pewnym momencie słuchać i nie wierzysz, że to człowiek gra. Że jeden człowiek to gra. I przewa tak i śpiewa. Przynajmniej ja to mówię, oczywiście to jest subiektywne z mojego punktu widzenia, że gość tak śpiewa i gra, że on dotyka czegoś głębiej niż tylko moich uszu, moich zmysłów, nie wiem, mojej wyobraźni, ale dotyka czegoś głębiej. Można by się pokusić o stwierdzenie, że dotyka mojej duszy, mojego serca. I mam ciarki na plecach. To jest magia, wiesz. Zawsze jest to szukanie, co było wcześniej, prawda? I tu jest klucz całego, jak człowiek ma potrzebę zgłębienia swojej muzyki, to w pewnym momencie dochodzi pod ścianę, bo ta moja muzyka, której ja słucham dzisiaj, która wydała mi się pełną, takim no 100% wypełniająca moją przestrzeń muzyczną, moje oczekiwania od muzyki, w pewnym momencie staje się niepełna, bo ona się dowiaduje, że jeszcze coś jest, ale jeszcze to, co zagrali, bierze się z tego. A potem przeczytałem o niej, że on tam jakby mały, to słuchał tego. Kto to jest ten? Aha, posłucham go, prawda? No więc dzisiejsza młodzież dochodzenie do bluesa ma trudniej, bo musi przebrnąć przez kilka historycznych etapów w historii muzyki, żeby zrozumieć, dojść do tego i zrozumieć, że no, blues był na początku, blues dał początek muzyce rockowej i to podkreślam zawsze. Jakakolwiek ta muzyka rockowa dziś, jakkolwiek nie brzmi, w jakikolwiek wydaniu, ten jej zasadniczy trzon na księga bluesowych korzeni. No jeżeli blues to korzenie, reszta to owoce, to siłą rzeczy ta muzyka jest obecna w mniejszym lub większym stopniu w całej muzyce, mówi się pop, nie? Czy też mainstreamowej. No, co to jest muzyka pop? Muzyka popularna, tak? Niech będzie, że w różnych gatunkach muzycznych jest ta muzyka obecna. Zresztą staram się to udowadniać w swojej audycji Korzeń i reszta z mniejszym lub większym powodzeniem. No myślę, że w ogóle bluesowi dużo my również zawdzięczamy, bo tak naprawdę wszystkie piosenki, które puszczamy, niekoniecznie bluesowe, gdyby nie blues, nie powstałyby, bo muzyka rozrywkowa cała na tym bluesie gdzieś tam się ostatecznie opiera, choć może tego tak wprost nie widać. No ale tak naprawdę gatunki takie jak rock and roll, funky, jazz i późniejsze rzeczy popowe również także korzystały i sięgały do bluesa, także bez bluesa byłoby ciężko. Myślę, że jednak weszło nowe pokolenie ze swoją muzyką. Tak jak kiedyś Elvis Presley nie był akceptowany przez rodziców, to było zupełnie coś nowego. No, to było po prostu jak taki obuchem w głowę. Zupełnie coś nowego. I wydaje mi się, że teraz też każde pokolenie ma swoich jakby muzyków. Nie? Rodzice, nasi rodzice mieli tych, powiedzmy, rzeczonych czerwonych gitar i skaldów, AC/DC czy jakiś Iron Maiden, ci, którzy słuchali takiej muzyki. Potem przyszły, nie wiem, kombi Papa Dance, potem przyszła ta 90, typu, nie wiem, jakaś Lira czy w ten deseń, a teraz przyszła era, wiesz, no muzyki zupełnie inne, jakieś, nie wiem, Bryski Sanach i innych na przykład, którzy przemycają swoją twórczość, nie? Jeżeli chodzi o w ogóle takich współczesnych wykonawców muzyki popowej czy poprockowej, tam też tego bluesa można znaleźć. I u Dua Lipy, i u Harry'ego Stylesa, myślę, że spokojnie. Bardzo znany numer zespołu Afromental, jak nie my, to kto? To jest typowy stricte blues. To jest na 3 funtach oparty bluesowy numer. Mrozu, bardzo popularny, robi super muzykę. Też często opartą na bluesie. No. Nie wiem, Piotrek Lubi Grubens też robi taką muzykę gitarową, ale też wyszedł z bluesa. Więc nie wszyscy do końca wiedzą, czego słuchają. Nie? Oni słuchają tego artysty. Tylko że on nie jest typowo stricte bluesowym, nie wiem, gitarzystą czy wokalistą, tylko czerpie pełnymi garściami z tych korzeni i wykorzystuje to do swojej muzyki. Nie? I przypuszczam, że ktoś, kto słucha właśnie tego typu muzyki, typu właśnie jakiś Rubens, czy nawet Daria Zawiałów, czy Mrozu, jakby przyszedł na koncert bluesowy, taki stricte bluesowy kapel, to powiedział, kurczę,
fajne, nie? Bo jest ten sam drive, instrumentarium bardzo podobne, muzyka na żywo, bez żadnej takiej obróbki, takiej tej, że kompresor jest na to nałożony, to jest wszystko takie plastikowe, słyszysz, że jest plastikowe, poddane obróbce w produkcji. Tylko jest fajny zadzior, muzyka z zadziorem, ludzie, którzy grają też są z jakimś tam pazurem, widać tą naturalność, wiesz, tą niegrzeczną gitarę, że to jednak coś tam w tych ludziach, w tej muzyce siedzi. Nie wszyscy artyści może chcą, żeby było wiadomo, że oni korzystają z tego, z tych jakby rozwiązań harmonicznych, tak? Ale jest to po prostu to samo. Nie dzieje się tam więcej, tak jak czy Billie Eilish właśnie, Bad Guy, to jest utwór, który jest typowo skonstruowany na bluesie. No tam są, to jest zabieg typowo bluesowy, tam są dokładnie 3 akordy, te, które występują w bluesie, tak? Jest dodana melodia, następnie, która jest, troszeczkę wybija się z tego rytmu. Można powiedzieć, że ona jest zagrana taką chromatyką, co jest bardziej naturalne w muzyce jazzowej, bo wychodzi się jakby z tej tonacji, ale to, jeżeli to złożymy do innej kupy, da nam coś nowego. Myślę, że gdyby blues, ten rytm, tak, synkopowany, czyli tam, wkleić do tego brzmienie syntezatorowe, dać tam powiedzmy, nie wiem, wokalistkę Beyoncé i dać taką syntetyczną perkusję, tak? Niewielu by się zorientowało, że to jest blues, tak? Ale no, muzyk, który siedzi w takim bluesie od, powiedzmy, od samego początku, no to zaraz orientuje się, że no, to przecież to jest na bluesie wszystko skonstruowane, tak? No i tak samo w metalu, w rocku czy w reggae. Eric Clapton świetnie zakowerował na przykład utwór Boba Marleya I Shot the Sheriff. No to przecież wystarczyło ten puls, to ten poczucie czasu Erica Claptona, żeby brzmiało to jak blues. No to jest czysty blues po prostu. No, tam nic dodać, nic ująć. Moja definicja jest taka. Blues jest muzyką amerykańską. I o ile chcesz funkcjonować, czuję, że pod tym hasłem ci jest najlepiej funkcjonować jako artyście, no to przepraszam, 2 plus 2 zawsze było, jest i będzie 4, więc musisz pewne reguły, którą tą muzyką rządzą, ich przestrzegać, szanować i też tradycje szanować, nie odżegnywać się od my tu tworzymy polskiego bluesa, przepraszam, nie ma polskiego bluesa, jest blues w Polsce. Jest blues w Polsce, prawda? Blues grany u nas w Polsce dla Amerykanów będzie jakiś tam egzotyczny, będzie jakiś tam inny. Ja się też z tym spotkałem, będąc zresztą dwukrotnie na International Blues Challenge, grając. No, też pamiętam taki moment, bo jednak pojechaliśmy do Stanów, do Ameryki, graliśmy ich muzykę przed Amerykanami, prawda? No i to tak trochę, no można sobie powiedzieć, że tak jakby no, czarnoskóry Amerykanin przyjechał do Zakopanego grać muzykę góralską, nie wiem, na skrzypcach i śpiewać, prawda? Tam gwarą, bo nie wiem, bo tak mu się to podoba. Mam znajomego Amerykanina, muzyka, który jest fanem dżemu. I on mówi, że on nie wie, o co chodzi w tych utworach, co jest śpiewane, ale je przeżywa i to właśnie o to chodzi, nie? To jest tak zaśpiewane. Mówię o tym jamie z Riddlem jeszcze, który był najprawdziwszym bandem, czy to bluesowym, czy rockowym, czy reggowym, jak zwał, tak zwał, to był po prostu zespół. I puryści bluesowi powiedzą, nie, zespół, jam nie był bluesowym. No pewnie, no bo jeszcze grał rocka, no pewnie, no to rock, oni powiedzą, nie, ale grał reggae, no pewnie, że grał. Chodzi o przekazanie emocji, nie? Czy to jest blues, czy... No będą się doszukiwać. Są tacy i tacy ludzie. Nie dogodzisz wszystkim. No. Więc z jednej strony warto polskie, w naszym przypadku, elementy naszych jakichś tam lokalnych tradycji muzycznych w to wplątywać i to niektórzy to robią z dobrym skutkiem. Ale też daleko jest od tego, aby przykłady rękę do takich nowych idei fiction. My tworzymy polskiego bluesa. No nie da się stworzyć polskiego bluesa. Tak, należy grać bluesa. Korzystaj maksymalnie z tego, co,
możemy pod ten szyld wsadzić, a te przykłady Dylana, Paula Butterfielda, Muddy'ego Watersa czy Steve'a Ray'a są tego przykładem, że na pewnym etapie zawsze jest opór, jest krytyka, że to już nie jest bluesem. Powiem się okaże, że to było bluesem, więc zapewne to, co gra Makaron, to, co gra Alek Zawiliński, Olek, wierzę, że wejdzie to, zmieści się to w tym bluesowym, pod tym bluesowym parasolem i jednoznacznie będzie postrzegane jako muzyka bluesowa, czego też tym artystom życzę. Na pewno my wzięliśmy swoją tutaj, nie wiem, jakąś tam śląskość, słowiańskość, nie wiem, kaszubskość, prawda? Polskość, okej, okay, z naszymi tam tradycjami i muzycznymi, i nie wiem, tekstowymi, prawda? I gramy to po swojemu, na jakiś tam nasz sposób. O gospodarze, ojciec mój, przy granicznym sam zakątku, od małego uczył dur zacności porządku. Blues jako taki, wiesz, ja miałem takie wrażenie, jak B.B. King umarł, że oczy z nim cały blues. Wiesz, że to jest jak gdyby naprawdę koniec pewnej ery i jakby blues z nim obsiął. Wiesz, i gdzieś się tam przyczaił na jakiś czas. Staram się, kocham tą muzykę i staram się ją dalej grać, na ile potrafię i chcę po prostu ludziom dać jeszcze bluesa. Dopóki będę miał siłę, to będę to robił. A jak to będzie jak gdyby w ogólnym świetle wyglądać, wiesz, muzyki, to nie wiem. Zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli tego bluesa grać. I to jest tak jak ginące zawody, nie? Jakiś koleś chce być zegarmistrzem, gdzie lepiej teraz ten zegarek wypieprzyć i kupić nowy, niż naprawiać go, ale będzie chciał, kto tam będzie dłubał. Tak samo chyba z tym bluesem będzie, że coś cię do tego ciągnie. Przecież jak ja tak spojrzę, sobie nieraz takie mam refleksje, że mówię, po co ja to robię? Jadę jakieś 1000 kilometrów, żeby tam zarobić, nie wiem, z 1500 zł, zrypany jak koń, wracam do chaty, gdzie mój kolega w tym czasie, nie wiem, sprzeda 5 samochodów, bo jest dealerem jakiegoś tam Mercedesa czy czegoś, on pieprzą z żoną jedzie na Malediwy, bo ma wolne, nie? No co sobie pomyśl. Ale jednak ciągnie mnie do tego. Wolę przyjechać tutaj, spotkać się z ludźmi, posiedzieć w hotelu rano, idę na pociąg. To takie życie wybrałem. Fajnie sprzedają się zawsze takie radykalne stwierdzenia, że coś umarło. To nie jest kod, żeby miał umrzeć. No generalnie przecież tej muzyki się słucha. Ludzie mają w domu płyty stare, wracają do tej muzyki. Oczywiście nie jest to w tej chwili mainstream i nie jest to muzyka najbardziej popularna w radio, ale ona, myślę, na pewno przetrwa. Bo nie ma w sztuce czegoś takiego, co raz zażarło, że tak powiem, a potem zniknęło zupełnie. Gdzieś tam ten resentyment zawsze się odbudowuje, więc myślę, że będzie blues wracał zarówno w tej takiej tradycyjnej formie zupełnie, choć ciężko tak naprawdę określić, co to jest, bo jak sam powiedziałeś, wykonawcy, których my postrzegamy jako bluesmenów, często mówią, że właśnie nie grają tego gatunku muzyki. Chcą wybić się na jakąś taką stylistyczną niepodległość i mieć coś, co można by określić ich takim własnym dzieckiem w ich twórczości. No ale no niepewnych rzeczy nie da się oszukać. Ten blues tam przecież tkwi, no i można się bawić w doszukiwanie się go we wszystkich piosenkach rozrywkowych świata, może poza rzeczami elektronicznymi, takimi zbliżonymi do techno czy do dance'u. No tam może tego jest najmniej, ale tak naprawdę można robić wszystko. Można wyciągać sample, można grać na gitarze, można śpiewać bluesa, można napisać bluesowy tekst i połączyć go z niebluesową muzyką też, bo przecież teksty bluesowe też mają jakiś taki charakterystyczny swoją i budowę, i tematykę. A piosenki smutne zawsze będą powstawały, więc blues na pewno przetrwa i na pewno nie stwierdziłbym, że on umiera. To nie jest dobre określenie. Jedną z dróg, by wyzbyć się złych ról.
stać.